Lepiej mieć trochę racji niż całkiem się mylić. Witam xgrosz z tej strony, witam na kanale Kryptokamikadze i powiem wam, że matematyka w tym pomaga, bo matematyka rzucona na ławę, gdy rozmawiamy z kimś o czymś, po prostu jest zwykle tym ciężarem, który przeważa szalę na którąś stronę. I to są podstawy, gdy w ogóle zaczynamy o krypto lub Inaczej, gdy jesteśmy już w świecie krypto przez jakiś czas, nawet, a nie mamy za sobą podstawowych kilku czy kilkunastu tekstów, które definitywnie powinniśmy przeczytać, e, przyswoić je sobie, w jakiś sposób je zrozumieć, lub nawet sami ustosunkować się do tego, to będzie nam ciężko podążać dalej, ponieważ to są jakby takie sam wiem po sobie, ponieważ przeskoczyłem ten moment. Zacząłem błądzić, a wracając do podstaw i budując sobie podstawy, nawet w momencie, kiedy już, że tak powiem, krążymy w tym świecie krypto przez jakiś czas, i, 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 i nawet wtedy wracając do podstaw i budując te podstawy na nowo, wszystko nagle, co w tej chwili wiemy, osiada na tych fundamentach, których brakowało. Więc powiem Wam parę. Parę tekstów, które definitywnie powinniśmy przeczytać. Wiadomo, że jeżeli chodzi o white paper Bitcoina, to jest podstawa. I wiem, że na początku nawet brzmi to dziwnie, jak to czytamy możemy nie do końca nawet rozumieć, o co chodzi, ale mimo wszystko jest to coś, do czego powinniśmy wracać od czasu do czasu. Drugim takim tekstem, również napisanym na temat Bitcoina i przedstawiającą, przedstaw, przedstawiającym taką bardzo byczą prognozę, prognozę jeżeli chodzi o bitcoina jest ten oto tekst The Bullish Case for Bitcoin i proponuję również zaznajomienie się z tym tekstem. Nie będziemy go w tej chwili omawiać, bo nie ma to najmniejszego sensu, zajęłoby to po prostu zbyt długo i zbyt dużo tutaj jest tego wszystkiego, ale wszystkie te teksty podlinkuję pod spodem pod filmem, więc macie je pod filmem, proponuję sobie je wrzucić. Pamiętajcie o tym, zawsze możecie nacisnąć Prawe kliknięcie, przetłumacz na polski i jakkolwiek wam to przetłumaczy, to wam przetłumaczy, ale przynajmniej można tutaj wiedzieć, o czym, się czy, o, o czym się czyta. Nick Szabo napisał niesamowity tekst, który również jest świetny i definitywnie powinien być przeczytany przez wszystkich. To jest Bit Gold. I to jest z 2005 roku tekst. Um, to jest naprawdę wart uwagi tekst. Krótki, ale mocny, definitywnie do przeczytania. Również linkuję pod spodem, pod filmem. I oczywiście Social Scalability. To jest bardzo dobry tekst. Skalowalność społeczna. Również Nick Szabo napisał ten tekst w 2017 roku, i ten tekst. Naprawdę tutaj już niesamowicie otwiera oczy, jeżeli chodzi o bitcoina. Wszystkie te teksty jakby ustawiają nasze myślenie, jak powinniśmy myśleć o bitcoinie, bo jak wiemy, na samym początku zaczynamy się borykać z tym, w jaki sposób powinniśmy ustosunkować się do bitcoina, czym dla nas jest bitcoin, gdzie jest wartość bitcoina. I tutaj można by było zacząć, wiecie, od samego początku, że od tego czegoś, co miało być pieniądzem, do tego czegoś, co miało być i ma być store of value które łapało wartość poprzez między innymi wytyczne, takie jak zwyczajne sieci łapią wartość, czyli Metka w o którym również my mówiliśmy, aż do wszystkich zalet, które razem zsumowane, jeżeli chodzi o bitcoina, podbijają wartość Bitcoina, od tego, że jest po prostu e, otwarty, nie do cenzurowania, nie do skonfiskowania, jest po prostu łatwy, podręczny, mamy taki swój własny bank. I nawet porówna, porównując o tym takim słynnym powiedzeniu, zwyczajne cyfrowe złoto. A więc te teksty, wszystkie ustawiają nasze myślenie, w jaki sposób w tych wszystkich właśnie aspektach życia ten bitcoin wyciska swoje piętno i Wyciska swoją wartość. Do tego wszystkiego, jeżeli już powiedzieliśmy tutaj o tym cyfrowym złocie, to definitywnie tekst, który jest przetłumaczony nawet po polsku i również pod go jego pod spodem, jest e, stack to flow model, o którym mówiliśmy już kilka razy. E, dla wszystkich, co nie ciągle nie wiedzą, co to stack to flow znaczy, to jest oznacza wielkość istniejących zasobów do produkcji rocznej. A więc, jeżeli mówimy o wartości, na, o wartości złota, czyli o wyznaczeniu wartości, na przykład jeżeli chodzi o złoto, srebro, tutaj mamy palladium e, czy platynę, to chodzi o to, że jeżeli mówimy o ilości, która jest już w rezerwach, do możliwości wydobycia rocznego, jeżeli jedno przez drugie podzielimy, to mamy tak zwany stack to flow model. Czyli w tym, momentu, w tym momencie taki model, który. Wyznacza nam, wycenia nam wartość surowca. I na przykład, jeżeli chodzi o złoto, które ma najwyższy współczynnik z taktu Flow, ponieważ ma współczynnik aż 62, to chodzi o to, że po prostu musiałoby upłynąć 62 lata, aby wyrównać równowartość 185 tysięcy ton złota, które już jest w obiegu. Więc dlatego ta wartość z taktu Flow jest, taka, jest tak wysoka. Srebro. Ma 22, chociaż nie wiem ostatnio, nie wiem czy w tym modelu, tutaj, że tak powiem, poprawię się albo, albo wyślę Was do sprawdzenia tego. Nie wiem czy zostało ujęte tutaj srebro tylko i, wyłącznie, tylko i wyłącznie, jeżeli chodzi o biżuterię, czy biżuteria tutaj była wyłączona, nieważne, zapomnijmy o tym. 22 Stack to Flow, dlatego Mówimy tutaj o, o stack to flow, jeżeli chodzi o wartość wyceny surowców. I teraz, gdy mamy złoto, gdy mamy cyfrowe nasze złoto, gdy mamy bitcoina, to w tym momencie, gdybyśmy liczyli stack to flow bitcoina, to mamy, i tutaj plan B jest twórcą właściwie tego modelu stack to flow, i mówiliśmy o tym modelu już e, kilka razy. Spróbuję znaleźć, tutaj jest ten stack to flow model, e, który w tej chwili jest jakby, że tak powiem, na bieżąco. Mamy 2020 rok, 7000 za bitcoina, w tej chwili jest cena i te kropki to jest cena bitcoina, a szara linia to jest model narysowany właśnie przez matematyczny wzór stack to flow. I cały, cały czar tego modelu wynika właśnie w tym momencie, w którym teraz jesteśmy. Zobaczcie, jesteśmy przy 7000 za bitcoina. Gdzie model stack to flow pokazuje nam, że powinniśmy być przy 100 tysiącach za niedługo. I musimy pamiętać o tym, że w 2016 roku, gdy mieliśmy ten halving, który od, nadchodzi w tej chwili, czyli obcięcie nagrody za wydobycie bloku o połowę z 50 do 25. Potem z 25 do 12,5, i tu było to obcięcie. To wtedy zobaczcie, pomimo tego, że Stack to Flow pokazywał już cenę w okolicach 10 tysięcy dolarów, czyli tutaj, to model jeszcze ciągle długo ciągnął się w cenie jakiej? W cenie tysiąca. Tysiąca i trochę ponad tysiąc. Aż do momentu, kiedy właśnie wyskoczył w górę. I jak wiemy już historycznie, patrząc na wykres Bitcoina, dobił do 20 tysięcy. I w tej chwili, co jest bardzo ciekawe, matematycznie bardzo ciekawe, możemy sobie zerknąć od 2018 roku, 17 roku, jeżeli chodzi o na przykład listopad tutaj, do dzisiaj cena Bitcoina, jeżeli byśmy tak popatrzyli. To wtedy była 7000 i dzisiaj jest 7000. I gdybyśmy tak wyrównali tą linię, to moglibyśmy powiedzieć, że przez 2,5 roku, żeby bitcoin był dzisiaj ciągle wart 7000 dolarów, to znaczy, że miesięcznie, miesięcznie bitcoina musiał rynek kupować, czyli nowi ludzie musieli kupować bitcoina za co najmniej 400 milionów dolarów miesięcznie, czyli 400 milionów dolarów miesięcznie musiał wchłaniać tej, ten rynek, aby ta cena była ciągle 7 tysięcy dzisiaj. Jest to bardzo proste, że tak powiem, do swojego policzenia. Mamy miesiąc 30 dni, mamy razy 24 godziny, prawda? Mamy razy 6 bloków na godzinę 6 bloków na godzinę powiedzmy. I mamy razy 12,5 bitcoina, bo tyle jest w tej chwili nagroda za blok, i mamy razy cenę 7000 dolarów, jeżeli chodzi o dzisiejszą cenę, a więc to wszystko daje nam 400 milionów dolarów. Mi 400 milionów dolarów miesięcznie musiał wchłaniać bitcoin z, 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 z zewnątrz. Aby tą cenę utrzymać dzisiaj ciągle na poziomie 7000, teraz jest bardzo prosta sprawa. Jeżeli w tej chwili zmienimy to, a zmienimy to dosłownie za 30 dni na 6,25, 6,25, to tutaj będziemy mieli 200 milionów. Ale co znaczy, jeżeli byśmy tutaj mieli ciągle 400 milionów miesięcznie? A tutaj mieli znak zapytania. Równanie do zrobienia. Więc rynek wchłania 400 milionów dolarów bitcoina miesięcznie w tej chwili. Więc prosta sprawa. Ta cena, jeżeli utrzyma się ten poziom bitcoina, adopcji bitcoina, wchłaniania bitcoina, co w tej chwili, to ta cena nie pozostaje w tym momencie taka, jaka jest. Dlatego Model stack to flow pokazuje nam um, to, co pokazuje, ale do tego jeszcze tutaj są ujęte jeszcze inne e, dane, które właściwie stawiają bitcoina w i tutaj mamy, tak jak widzimy, w okolicach na samym początku, w okolicach 70, 80, 50 tysięcy, a później możemy dojść nawet do 100 tysięcy, jeżeli chodzi o cenę bitcoina. I teraz. To, co zacząłem na samym początku. Lepiej mieć trochę racji, niż być całkowicie w błędzie. Jeżeli, e, jeżeli miałbym nawet trochę racji, nie ja nawet, jeżeli ten model miałby całkowicie, chociaż trochę racji, a jak do tej pory wyrysowany był i e, pokrywa się w 95%, jeżeli chodzi o poprawność, jeżeli ten model miałby trochę racji, to ciągle. Nasze inwestycje, jeżeli chodzi o bitcoina, z początku roku w okolicach 3,5-4 tysięcy, przy tym wielkim spadku bitcoina w tej chwili w okolicach 5 tysięcy, cały czas mają i będą miały dla nas bardzo korzystne, korzystne zwroty, jeżeli chodzi o przyszłość. Bo tak, e, gdybyśmy syknęli na bitcoina, musimy sobie zdać z tego sprawę, że tak naprawdę, gdybyśmy popatrzyli na lata 2012, bitcoin był e, takie, takie 6 dolarów królowało przez ten cały czas. Nie znaczy to, że nie miał swojego szczytu. Tutaj 700, 800 dolarów, 1000, ale takie 6 dolarów królowało przez długi czas. Potem następny czas był, kiedy takie 300 dolarów królowało przez długi czas. Zobaczcie. 300 dolarów królowało długi czas. Mieliśmy tutaj, właśnie tak jak mówię, 1000, ale potem 300 dolarów królowało przez długi czas. A potem mieliśmy 20 tysięcy, a teraz takie 7 tysięcy. 7 tysięcy średnia króluje przez cały czas. Więc ta powtarzalność tutaj jest. Tą powtarzalność widać. Więc dlatego ogólnie sam. Jestem pozytywnie nastawiony do Bitcoina, jeżeli chodzi o przyszłość. Nie, już nie wspomnę o wszystkich innych rzeczach, które dzieją się w tej chwili w, w świecie, mówimy o inflacji. Jeżeli, jeżeli, w ogóle, jeżeli w ogóle nawet byśmy pomyśleli o tym, że Bitcoin jest tylko i wyłącznie naszym zabezpieczeniem przeciwko inflacji, która nadejdzie. Już nadchodzi, cały czas była, a w tej chwili, że tak powiem, ta skala inflacji może być wręcz e, nawet nie do porównania, to co było do tej pory, a Bitcoin ma być naszym zabezpieczeniem, to nawet to samo w sobie niesie, niesie również potężną wartość. Więc e, wracając do modelu stack to flow. Jeżeli chodzi o model stack to flow, czyli tego, że Bitcoin w pewnym momencie, w tej chwili ma, jeżeli chodzi o bitcoina, to mamy 18, czekajcie, tutaj jest właściwie plan B i pisze tak. Ok, właśnie. Czyli w tej chwili mamy 18 milionów 18, 300 bitcoinów w obiegu. Sprawdzając to, sprawdzając to właściwie tutaj nawet na na tej stronie, ok, 18 milionów 300 bitcoinów w obiegu, więc jeżeli mamy 365 dni, 24 godziny, 6 e, bloków na godzinę i 6,25 na 6,25 bitcoina na blok, to mamy 328 i pół tysiąca bitcoinów. Teraz 18 milionów 300 000 dzielone na 328 tysięcy daje nam stack to flow 56. Czyli tak naprawdę w tym momencie jesteśmy zaraz pod złotem, jeżeli chodzi o stack to flow wycenę bitcoina jako surowca. Więc Proponuję, żebyśmy po prostu byli na tym samym, że tak powiem, albo wiedzieli, o czym mówimy wspólnie. Proponuję, aby każdy sobie poświęcił tych parę minut. Wiem, że łatwiej się po prostu słucha czegoś, co po prostu tak szybko w skrócie się przekazuje. Ale naprawdę warto przeczytać. Wszystko mamy podlinkowane pod tym filmem. Stack to Flow model, papier Satoshiego, wszystkie. Artykuły z Satoshi Nakamoto Instytutu, które są naprawdę warte przeczytania, i wtedy, nawet gdy rozmawiamy o czymś, gdy komentujecie pod spodem, gdy odnosicie się do tego, co ja mówię, to przynajmniej będziemy to w takim, że tak powiem, na, na, tym, samym, na tym samym poziomie się komentować i poprawiać z tym wszystkim, co mówimy. Więc proponuję, abyśmy wszyscy zerknęli do tych artykułów, jeszcze raz je sobie przeczytali, przeanalizowali. W ogóle nawet nie mówiliśmy o skalowalności społecznej, jeżeli chodzi o Bitcoina, bo tutaj jest następną potężna wartość, jeżeli chodzi o Bitcoina, która, którą właśnie on tutaj przedstawia jako właściwie skalowalność społeczną Bitcoina. Niesamowity też niesamowity temat, który warty jest, warty jest przeczytania. Tyle na dziś sporo tego e, gadania o Bitcoinie i o tym w jaki sposób podejść do Bitcoina, aby wchłonąć trochę tej takiej podstawowej wiedzy, którą już powinniśmy mieć w tym momencie, a którą z wielu z nas między innymi ja przeskoczyło, e, błądziło gdzieś tam w, w tych wszystkich krypto i potem zorientowało się: "Hej, może by tak jednak zerknął jeszcze z powrotem do tych podstaw, do tej matematyki, co stoi pod i zobaczył, gdzie tutaj są te fundamenty. Bo wiele osób, nawet gdy ktoś już widzicie, komentuje mi, e, nawet w komentarzach, że e, Pitu Pitu o Bitcoinie to jest jedno wielkie powietrze i tak dalej, to ja się pytam na sam koniec. Ja potrafię już znaleźć i określić, gdzie leży wartość Bitcoina i na czym się opiera, ale niech mi teraz ktoś wytłumaczy, gdzie leży wartość waluty Fiat i na czym się opiera tak naprawdę? I tak, e, nie wiem, czy powinienem to Wam linkować, czy nie, ale taki przykład, o którym zawsze wspominamy: Cypr, który skonfiskował swoje, który skonfiskował Fiaty swoim obywatelom z banku i Argentyna, która gdzieś podobno, teraz właśnie zbankrutowała po raz kolejny. Ła? życie. Tyle na dziś, dzięki wielkie, trzymajcie się jak zwykle, do usłyszenia następnym razem.